11 lat minęło od tego momentu. 11 lat i jeden dzień. Ten jeden dzień odczekałem celowo przed nagraniem tego filmu. No, myślę, że chyba najtrudniejszego, jaki dotąd nagrywałem ze względów emocjonalnych. Odczekałem ten jeden dzień, żeby nie mówić o tragedii smoleńskiej równo w samą jej rocznicę, ponieważ równo ten dzień rocznicy 10 powinien być poświęcony pamięci ofiar, która i tak wystarczająco jest szargana tą ciągłą polityczną wojną, żeby dodawać cokolwiek do tego. Ale z drugiej strony pamięć dla ofiar nas nie zwalnia z obowiązku, żeby zastanawiać się nad tym, co się tam stało te 11 lat i jeden dzień temu, a raczej dlaczego się stało to, co się stało. I tutaj okazuje się, że odpowiedź na pytanie, które Państwu zadałem, dlaczego i co w sensie jakby technicznie przebiegu samej katastrofy, ta odpowiedź tak naprawdę nikogo od samego początku nie interesowała i nie interesuje nikogo nadal, ponieważ przysłania ją od pierwszej chwili, a w każdym razie od trzeciego dnia po tragedii przysłania ją absolutnie inne pytanie, a mianowicie kto na tym zyska, komu to służy. To jest tragedia dotycząca tej tragedii. Że najważniejsze stało się, kto na tej katastrofie zyska, kto na niej straci. W związku z tym wszystkie podjęte potem działania nie miały na celu wyjaśniania tragedii, tylko wykorzystanie jej, czy raczej przekonanie maksymalnie wielkiej części społeczeństwa, że to tamci zawinili. Ze strony rządu ówczesnego, a dzisiejszej opozycji, było to oczywiście udowadnianie, że ofiary same sobie winne i nie ma im czego współczuć. Ze strony ówczesnej opozycji, która dzisiaj jest władzą, udowadnianie, że to tamci spowodowali, współpracowali w spisku, który doprowadził do śmierci bohaterskiego prezydenta, wartego tego, aby go dostawić do panteonu wielkich Polaków koło Kościuszki, Piłsudskiego i innych czczonych dzisiaj postaci. No tak w największym skrócie wyglądały te priorytety. Oczywiście ani przez moment nie było wątpliwości, że wszystkich Polaków do jednej wersji się nie przekona, no bo to wszystko, co się dzieje, sama ta tragedia z tego wynikła oczywiście, ale i wszystko to, co wokół niej się dzieje się w kraju postkolonialnym i peryferyjnym. Jest typowym, dlatego, przepraszam, po raz enty muszę wracać do tych rzeczy, choć uważam je za oczywiste, że jesteśmy krajem, narodem, który ma ogromne zerwanie ciągłości historycznej, tak naprawdę dwa takie zerwania, po rozbiorach i po II wojnie światowej, i odbudowując swoją tożsamość, stale już skazany jest na odbudowywanie jej w antynomii, w sprzeczności, w wojnie między dwoma siłami, tymi, których nas pragną po oświeceniowemu ucywilizować na cudzą modłę i tymi, którzy pragną, żebyśmy pozostali sobą, samymi sobą. Czasami są jakieś syntezy tego nurtu, ale to jest bardziej postulowany, oświecony sarmatyzm niż realnie mający szansę zaistnieć. Natomiast malowniczo, czy obrazowo, przepraszam, złego przymiotnika użyłem, obrazowo starałem się to zawsze wyjaśniać metaforą o opiłkach żelaza. Jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy 38 milionów opiłków żelaza i dwa magnetyczne bieguny, modernizacyjny i tradycjonalistyczny, z których jeden ustawia te opiłki plusem w prawo, a minusem w lewo, a drugi odwrotnie, właśnie plusem je ustawia w lewo, a minusem je ustawia w prawo, to nigdy wśród tych opiłków nie będzie porządku. Będzie wokół jednego bieguna zwarty blok ustawionych tak, wokół drugiego zwarty blok ustawionych tak, między nimi chaos. Pytanie, jaka jest siła przyciągania tych biegunów i który w danym momencie więcej przyciąga. Otóż Smoleńsk jako symbol, jako tragedia, jako szok społeczny, jako wszystko, co się potem dzieje, obiekt wojny o pamięć, jest właśnie częścią tej walki, tego sporu między tymi dwoma biegunami. W związku z tym każda rocznica, każde przypomnienie Smoleńska to jest po prostu z punktu widzenia zdroworozsądkowego no kolejna łomotonina i haratanina. Ponieważ jak mówię, wojna polsko-polska przypomina wojnę w okopach, tę pierwszą wojnę światową na froncie zachodnim opisaną przez
Erika Marię Remarka w sławnej powieści Na zachodzie bez zmian, więc oczywiście efektem tej całej harataniny jest to, że wszyscy w tych okopach tkwią dalej, front praktycznie się nie przesuwa, ale straty są ogromne, krew się leje, ofiary ponosimy ogromne, no bo tak ta wojna wygląda. Nie wyjdziemy z tych przymusów inaczej, niż starając się zastanowić zdroworozsądkowo, co tam się tak naprawdę wtedy stało, kiedy doszło do tragedii, to jak, po pierwsze, z czego ona wynikła? Po pierwsze, oczywiście ja Państwu nie powiem, czy tam była bomba, czy tam nie było bomby, ponieważ nie czuję się do tego kompetentny, chociaż powiem na zdrowy rozsądek, że hipoteza zamachu celowo dokonanego wydaje się skrajnie nieprawdopodobna, ale zaraz o tym wyjaśnię. Dlaczego? Najpierw chciałem przypomnieć atmosferę, w jakiej do tego wszystkiego doszło. Atmosfera straszliwej wojny politycznej, kiedy to opozycji dzisiejszej, a ówczesnej władzy wydawało się, że ma o krok, o włos na wyciągnięcie ręki totalne zniszczenie przeciwnika. Po tym jak PiS przegrał wybory w 2007 roku, on ich co prawda tak strasznie nie przegrał, jak to propaganda twierdziła, ponieważ zjadł LPR, zjadł samoobronę i znacznie się umocnił na swoich pozycjach i w opozycji stale rósł, ale stworzono taką legendę, że młodzi wykształceni z wielkich miast popierają Platformę, więc PiS jest partią wymierającą, która wymrze jak dinozaury. Tak wtedy Donald Tusk wierzył. Elementem tego wymierania miało być oczywiście usunięcie Lecha Kaczyńskiego z Belwederu. To już ostatni był bastion przeciwników bieguna modernizacyjnego, proeuropejskiego. Uważano, że to jest rzecz, która się sama z siebie dokona, no ale w związku z tym urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej traktowano wtedy tak podle, jak się to wtedy jeszcze na świecie nie zdarzało. Dzisiaj po doświadczeniach Ameryki Donalda Trumpa możemy, czy rządów Salviniego we Włoszech możemy znaleźć takie porównania, ale wtedy to było coś niewiarygodnego. Rząd na czele z premierem prowadził po prostu otwartą wojnę przeciwko prezydentowi, obliczoną nawet nie na to, żeby prezydentowi obciąć jakieś kompetencje, bo on kompetencji nie miał zbyt wielu, tylko żeby go upokorzyć. To jest szczególne w polskiej polityce, o czym mówiłem wielokrotnie, że tutaj jest to w wielkim stopniu wojna o szacunek, o odarcie z szacunku, wzajemne upokarzanie się, wzajemne zniesławianie, obrzucanie G na rozmaite sposoby. To są te podstawowe sposoby, żeby pozbawić szacunku, ponieważ nasi politycy myślą, że ludzie głosują po szacunku, właśnie po moralności, po prawach moralnych do władzy. To jest absolutną bzdurą. Cytowałem kiedyś jeszcze za rządów Tuska takie badania społeczne, które pokazywały, że większość Polaków w pytaniu o to, jak dany polityk, jakie wartości reprezentuje, uważało, że Donald Tusk kojarzył się przede wszystkim ze złodziejstwem, 70%, a Jarosław Kaczyński też 70% z patriotyzmem. Mimo wszystko i wtedy jeszcze przez długi czas Polacy wybierali tego polityka, którego uważali za złodzieja, a nie tego, którego uważali za patriotę. No ale to są fakty, a fakty znaczenia nie mają. Głębokie przekonanie u nas jest takie, że polityka to właśnie kwestia odzierana z szacunku i zgodności. I Lecha Kaczyńskiego próbowano odrzeć z godności, ośmieszyć. W oczach oczywiście swoich opiłków to się udawało. W oczach tych drugich to powodowało reakcję emocjonalną odwrotną, ale to dobrze, słychać wycie, znakomicie, mówią przecież obie strony. Niech się tamci jeżą, burzą, to będziemy naszym pokazywać jeszcze bardziej. Patrzcie, jakie to oszołomy wściekłe. No, mechanizm, znamy go od lat, on działa cały czas. Stąd było to żałosne niewpuszczanie Lecha Kaczyńskiego na szczyty Unii Europejskiej, zabieranie mu krzesła przez Tuska przysłowiowe, zabieranie mu samolotu. To oczywiście nie było bez wpływu na całą sytuację, gdyby nie to, że Władimir Putin genialnie wyczuwszy, co się w Polsce dzieje, on nie musi czuć, on ma tutaj wywiad, ale nawet nie trzeba było żadnych Jamesów Bondów, przecież wystarczyło gazety czytać polskie, zaproponował Tuskowi najprawdopodobniej, wydaje się to dzisiaj pewne, rozdzielenie wizyt i ośmieszenie Lecha Kaczyńskiego, poniżenie przynajmniej, żeby nawet w tej sferze, która do prezydenta należała jako no naturalna jego, czyli w tej sferze heroiczno-patriotycznej uroczystości rocznicy katyńskiej, żeby nawet tutaj Kaczyńskiego jakoś pomieścić, zepchnąć na bok,
jego wizytę właściwie sprowadzić do rangi jakiejś prywatnej eskapady wyborczej, a prawdziwe obchody zrobić kilka dni wcześniej z udziałem Władimira Putina, choć proszę zauważyć, było to złamanie podstawowych zasad dyplomacji, gdzie zawsze obowiązuje taka zasada proporcjonalności. Prezydent rozmawia z prezydentem, premier rozmawia z premierem, minister rozmawia z odpowiednim ministrem innego kraju. Tak się dyplomacja robi. Tutaj Tusk celowo zastąpił prezydenta 7 kwietnia, jakby już chciał pokazać, że Kaczyński jeszcze tam dożywa swoich dni, ale za parę miesięcy go już nie będzie i wtedy my chwytamy wszystko, a tam jak dinozaury. Z drugiej strony oczywiście można domyślić się, zapanowała atmosfera, że w takim razie te obchody muszą wyjść okazale. Zabrali nam samolot, trudno, weźmiemy się, wpakujemy wszyscy w ten jeden. No i w którymś momencie zdrowy rozsądek każe podejrzewać te wszystkie okoliczności nagle zebrały się w jednym. I jeszcze niedoszkolenie załogi, która nie miała lotów na symulatorach, przez typowy polski bajzel, ponieważ Tupolewy od dawna miały być wymienione, ale ciągle opóźniano wymianę tego na nowe samoloty. No ale skoro miało być wymienione na nowe samoloty, to po co pilotów szkolić na tych starych samolotach, jeździć co roku na szkolenie na symulatorach imitujące różne trudne sytuacje, bo taka kiedyś była procedura. No ale po co to robić? W końcu tego Tupolewa wymienimy. Nie wymienili. Pilot szkolony na to nie był. W pułku było w ogóle wielkie zamieszanie, bo wielka afera, bo przecież wcześniej wielu pilotów wywalono, bo okazało się, że załogi, które woziły polskich VIP-ów jak za PRL-u, woziły też jakieś tam teczki, skrzynki, wódkę, te papierosy, towary akcyzowe, żeby sobie dorobić do nędznych pensyjek. Był z tego skandal, który przetrzebił potem personel tego pułku lotniczego, który teoretycznie powinien być najlepszy w Polsce, no ale był taki jak był. Do tego cała patologia, która już doprowadziła do ładnych paru katastrof w Polsce, ze straszliwą katastrofą w Mirosławcu, gdzie prawie całe dowództwo polskich wojsk lotniczych zginęło właśnie dlatego, że no wiadomo, jak to mówił Bronisław Komorowski, polski pilot to i na drzwiach od stodoły poleci. Więc te wszystkie zbiegły się w jednym punkcie, te wszystkie tragiczne okoliczności, te wszystkie zaniedbania, te wszystkie przejawy bardaku totalnego spotkały się jeszcze prawdopodobnie z bardakiem rosyjskim, bo o ile 7 kwietnia przylatywał Putin, to na lotnisku Smoleńsk jeszcze coś działało, ale wszystko potem zabrano. Jeśli widział ktoś zdjęcie tej altany na działce, która była wieżą kontroli lotów, bo przecież to lotnisko było zamknięte i nieczynne, no to możemy się wyobrażać i sobie wyobrażać. Jest nawet jakiś w teorii lotniczej stworzony, nie pamiętam, akronim od pierwszych liter słów angielskich oznaczających niebezpieczne zbliżenie do ziemi. To jest dość częsta przyczyna katastrofy polegająca na tym, że wskutek różnych okoliczności, złego naprowadzenia, złego rozeznania sytuacji, złej widoczności, pilot schodzi o kilka metrów za nisko i nie jest w stanie już potem podnieść samolotu. Być może, najbardziej prawdopodobne oczywiście wydaje się, że tak to po prostu wyglądało. Nie chcę się wdawać w szczegóły, którymi oczywiście jak każdy dziennikarz starałem się z tymi technicznymi szczegółami zapoznać, ale w którymś momencie decydująca wydaje się ten sekunda czy dwie sekundy, kiedy pilot Tupolewa podejmuje decyzję o poderwaniu samolotu i włącza tam stosowną dźwignię, która ma samolot poderwać, ale samolot się już nie podnosi. Sekundy, może to jest z natury tak działa, że ta sekunda, półtorej sekundy opóźnienia jest. Może coś rzeczywiście nawaliło technicznego, nie wiem, nie znam się na tym. Niech się tym zajmują specjaliści. Problem polega na tym, że specjaliści się tym nie zajmują, bo specjalistami są tylko ci, których wybiorą politycy pod z góry założoną tezę. A te dwie tezy już powiedziałem. W momencie, kiedy doszło do tej tragedii, to najbardziej zrozumiałe jest zachowanie oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, dla którego to była wielka osobista tragedia, ale i ludzi z jego obozu. Trzeba było, żeby ta tragedia zyskała odpowiednie upamiętnienie i zajęła odpowiednie miejsce w narodowym panteonie.
nie mogło to być po prostu skutkiem bałaganu. No nie. Coś takiego, przeciwko czemuś takiemu polska dusza się burzyła. Jeżeli pamiętamy, że mówimy o duszach tradycjonalistycznych, duszach wychowanych na Piłsudskim, na Rydzu Śmigłym, na Mickiewiczu, to wpisywała się, znaczy pokusa była potworna i oczywiście została natychmiast zrealizowana, żeby wpisać to w schemat narodowej martyrologii. No jakże silny, wymowny symbol. Katyń, Katyń, rocznica, po latach, w tym samym miejscu. Aż się prosiło przy świadomości tego, co nam Sowieci zrobili i co nam Rosjanie zrobili tylokrotnie, aż się prosiło, żeby wpisać to w ten schemat i to czyniło Lecha Kaczyńskiego kolejną postacią, jak mówię, w Narodowym Panteonie, a to było dla jego brata szalenie ważne i chyba najważniejsze. Z drugiej strony, perspektywa tego, że rzeczywiście katastrofa stanie się kolejnym takim ogniwem narodowej legendy obok Katynia, Bitwy Warszawskiej czy innych takich wydarzeń, ta perspektywa po prostu śmiertelnie przeraziła obóz, który jeszcze 3 dni wcześniej był przekonany, że idzie do absolutnej pełnej władzy, a teraz nagle, jak to opisał ładnie Robert Krasowski w tygodniku Polityka, a więc w piśmie zdecydowanie niepisowskim, Donald Tusk po prostu, jakby się nie wyrazić, pękł ze strachu. Żył w przerażeniu, że ta tragedia go zniszczy po prostu. Po pierwsze, zniszczy jego karierę międzynarodową, na którą bardzo liczył, a po drugie, że Kaczyński teraz na fali tego patriotycznego uniesienia, które się zaczęło, tych tłumów na krakowskim przedmieściu, tych haseł jednoczenia się całego narodu w bólu, to on jako brat prezydenta, bohatera, obejmie przywództwo nad tym zjednoczonym nagle narodem, przebudzonym. Ci zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy głęboko przeżyli katastrofę jako wydarzenie, kolejne ogniwo narodowej martyrologii, tak to widzieli. Stąd film Joanny Lichockiej miał taki właśnie tytuł. Przebudzenie. Nastąpi przebudzenie. Polacy odkryją w sobie, także ci na co dzień bierni, także ci poddani propagandzie ciepłej wody w kranie, odkryją w sobie tego Polaka, katolika, patriotę i w ten sposób zmieni się oblicze ziemi, tej ziemi. No tak mniej więcej wyglądało to ze strony umownie pisowskiej. A ze strony umownie peowskiej, cóż, wynikało z tego jedno i Donald Tusk logicznie te wnioski wyciągnął, że trzeba po pierwsze jak najszybciej z tym skończyć. Pogrzebać zmarłych szybko, błyskawicznie, nie wdawać się w żadne długie badania, nie robić żadnych sekcji zwłok, zostawić to wszystko Rosjanom. Dajcie, zróbcie co chcecie, przyślijcie nam już tylko gotowe, zalutowane trumny, my je zakopiemy, zasypiemy ziemią i spoko, i koniec. Po drugie, że trzeba samemu się nie dać w to wciągnąć. Stąd priorytetem Tuska było to, żeby Polska w ogóle, no bo Polska to wtedy był on jako premier, żeby Polska w ogóle nie miała nic wspólnego z badaniem tej katastrofy, z badaniem wraku, z tymi wszystkimi procedurami, które, jeśli wystarczy obejrzeć taki głupi serial, który zresztą o tragedii smoleńskiej miał bardzo propagandowy, fałszywy odcinek, katastrofy lotnicze na jednej tam popularnej kablówce, gdzie rekonstruowane są te rozmaite, sławne katastrofy lotnicze, to można tam obserwować, jak wygląda procedura badania takiej tragedii. Tutaj żadnego badania nie było. Na trzeci dzień przyjechały buldożery, wyrównały po prostu cały teren, żadnego tam mozolnego zbierania szczątków. Co pozbierano, wywalono na kupę do radaru, co nie pozbierano, czas jakiś potem pojechała ekipa bodajże z Super Expressu i wyciągnęła z ziemi po prostu panel sterowania z Tupolewa, taki wielki, nie jakiś tam okruszek malutki. Kości tych Polaków tam, którzy zginęli, resztki tego samolotu, prawdopodobnie to wszystko gdzieś tam zaorane jeszcze w tej smoleńskiej ziemi leży, gnije i rdzewieje, bo chodziło o to, żeby żadnych badań nie było. Tuskowi chodziło o to, żeby żadnych badań nie było, żeby Polska nie była w to uwikłana, żeby on nie był w to uwikłany. Odepchnąć, zasypać i jak najszybciej zabić żałobę. Jak najszybciej rozpędzić te tłumy z krakowskiego przedmieścia. Tu zrobiono jedną z najbardziej parszywych, ale i najbardziej skutecznych prowokacji w dziejach służb specjalnych, jakie ze swojego życia mógłbym sobie przypomnieć.
czyli wynaleziono jakiegoś pajaca, kucharza, który odegrał rolę młodego, który odegrał rolę młodego z Facebooka i zwołał jakieś manifestacje przeciwko tym manifestacjom patriotycznym, po czym tak ustawiono kordony policyjne, żeby sprowokować odpowiednią drakę i w ten sposób rozpętaniem tych emocji, do której zresztą dał hasło do tego Bronisław Komorowski, który po śmierci Lecha Kaczyńskiego, dostawszy się do Belwederu, pierwszego wywiadu udzielił Gazecie Wyborczej i pierwsze słowa tego wywiadu to było, że ten krzyż, który tam patrioci w uniesieniu ustawili bezpośrednio po tragedii, to ma zostać natychmiast wyniesiony, zniszczony, bo to nie jest miejsce dla niego. Miejsce krzyża jest w kościele. Prezydent, Polak, katolik. Taka podróbka Polaka, katolika. No, pamiętacie jeszcze państwo Bronisława Komorowskiego. Mówiłem, że gdyby można było u Chińczyków zamówić tanią podróbkę Polaka, katolika, to właśnie by Bronisława Komorowskiego nam przysłali. Żeby zresztą, że tak go właśnie sporządzono. No, w każdym razie to wszystkie, to były priorytety ze strony Donalda Tuska. Zaorać, zniszczyć, plugawić tych same te ofiary, bo tylko w ten sposób, jak się im odbierze społeczny szacunek, to tylko w ten sposób można będzie sprawę szybko zamknąć. Powiedzieć sami sobie winni, nie powinni byli lądować, kto był na pokładzie Kaczyński, a to na pewno on naciskał. Tam wykorzystano takie bardzo skuteczne sposoby propagandowe, że coś się wrzuca i potem ludzie do dziś, na przykład do dzisiaj, jak się rozmawia o tym, to ludzie pamiętają, no jak to, no ale przecież ten system był train ahead, pull up, no to jak mówił automat pull up, a pilot nie robił pull up, to czego tu więcej szukać i dociekać? Ci ludzie nie wiedzą, że po prostu Smoleńsk nie był lotniskiem. Było to lotnisko zamknięte, nieczynne. W związku z czym system ten AHD, a nieważne jak on się tam nazywał, cztery literki, jakiś angielski akronim, ten system naprowadzania nie miał w swojej mapie Smoleńska, więc dla niego to ten samolot się zniżał nad pustym polem, więc zawsze by ten komunikat był wygłaszany pull up, bez względu na to, czy pilot lądował dobrze, czy lądował niedobrze. To samo z ogłoszeniem przez Ruskich, że odkryli alkohol w zwłokach generała Błasika. W każdych zwłokach, proszę spytać dowolnego anatomopatologa, w każdych zwłokach się znajdzie alkohol po półtora dnia, bo to jest normalny element rozkładu ludzkiego ciała. Ale wyrzucenie takiej wiadomości, tutaj przez życzliwych łobuzów z mediów podjęto, no znowu, a alkohol, generał był pijany o 8 rano, no wszystko jasno, pewnie kazał im siadać, a przecież ten był... Tak stworzono prostacką, prymitywną bardzo wersję Smoleńska na użytek bańki tuskowej, bardzo zresztą silnie wspomagają kolejnymi fejkami, czyli a to opowieściami o piwku, które odczytał jeden pan, niech imię jego będzie zapomniane, z taśmy, którą se przyspieszał, zwalniał, zmieniał częstotliwość, aż usłyszał się, dosłuchał tego, czego się chciał dosłuchać. To była historia o rzekomej kłótni na lotnisku, podana przez TVN, w której nie było ani słowa prawdy. No mnóstwo takich fejków prowadzono, to wszystko miało tylko jeden cel. Udowodnić, że oni sami sobie winni i nie zasługują na żadne współczucie i żaden szacunek. Ergo obrócić oburzenie tej swojej bańki przeciwko pisowcom, że oni nie chcą tej żałoby skończyć, no bo akcja, reakcja. Jak Tusk starał się wszystko zrobić, żeby zamieść tę żałobę, doprowadzając do tego, że wypadek w ogóle nie został zbadany, w ogóle. Mimo, że mieliśmy z 93 roku umowę, na mocy której powinno zostać to rozwiązane, obowiązującą umowę, powinna zostać stworzona komisja, mimo że Rosjanie pierwotnie, trzymając się tej umowy ustami prezydenta Miedwiediewa, zaproponowali stworzenie wspólnej komisji, to polska strona od pierwszej chwili przyjęła zasady nie. Weźmy jakąś fikcyjną konwencję chicagowską, załącznik do tej konwencji, nie chcemy nic wiedzieć, zróbcie to, drogi towarzyszu Władimirze Putinie, zróbcie to po swojemu, zróbcie to jak chcecie. Tu oczywiście Tusk popełnił dwa istotne błędy. Pierwszy i podstawowy, on był głęboko przekonany, że jeżeli tak zadziała, tu skupiając się wyłącznie na tym, żeby w kraju nie trwała ta żałoba za długo i nie zmieniła nastrojów społecznych, i jeśli wszystko zostawi Putinowi, no to na pewno Władimir Putin zrobi wszystko, żeby od Rosji odsunąć podejrzenia o to, że dokonano tam zamachu. Moim zdaniem dopiero tu
pojawia się poważna rozmowa o haśle zamach w Smoleńsku. Ale dlaczego ona się tutaj dopiero pojawia? Bo dlaczego właściwie zakładał Donald Tusk, że Putin każe swojej komisji stwierdzić, że na pewno podać to tak wyjaśnić, że nie było wątpliwości, że na pewno nie było zamachu ani żadnej bomby w samolocie. Nie, to nie jest w interesie Rosji. W interesie Rosji było właśnie dokładnie odwrotnie. Doprowadzić do tego, żeby cały świat podejrzewał, że tam mógł być zamach, ale nie można tego udowodnić, nie można Rosjanom nic zrobić, bo Rosja jest taka potężna, że jak to zapowiedział Władimir Putin, oni swojego wroga dopadną nawet w kiblu i zabiją. No i proszę, Kaczyński podskakiwał w Gruzji, dopadli, zabili. Czy to jest zły przekaz dla Putina? To jest wspaniały przekaz dla Putina. On po pierwsze pokazuje tym, co zrobił po Smoleńsku. Putin po pierwsze pokazał, że jest w ogóle od lat podstawą rosyjskiego przekazu dla świata, jeśli chodzi o Polskę, że Polska to jest sezonowe gniane państewko, które nie jest w stanie zrobić nic. Nawet w takiej sytuacji ochronić własnego prezydenta. To jest pierwszy przekaz, który poszedł w świat. Uważacie, że to jest jakiś sojusznik do NATO? Uważacie, że jest jakiś poważny partner? Tak? Zastanówcie się, wy tam na Zachodzie. Myśmy pokazali tu wyraźnie, że my z Polakami możemy zrobić wszystko. Po drugie, poszedł ten przekaz do państw bliskiej zagranicy, jak to Rosja nazywa. I tam rzucił postrach. Na Ukrainie, jeśli popytacie, nikt nie będzie miał wątpliwości, powie oczywiście, to Putin Kaczyńskiego zabił, Putin każdego zabije. Nie bądźcie głupi, Polacy, nie bądźcie naiwni. To odpowiednio ustawia Władimira Putina w oczach poddanych. No, poza wszystkim jeszcze dzięki temu osiągnął ten efekt podstawowy, bo jest największym wygranym, czyli rozgrzał emocje w tej polskiej wojnie plemiennej do granic wojny domowej i to w każdą rocznicę widać, że one za każdym razem będą odżywały a Putin może tylko łapki zacierać. Także Tusk popełnił tutaj koszmarny błąd, bo co on sobie wyobrażał? Że Władimir Putin z pani Adondinie powie, słuchaj, zbadajcie to tak, jak tam było rzetelnie, to co wyjdzie? No pewnie wyjdzie, że bajzel. No głównie u Polaków bajzel, ale i u ruskich bajzel. I ten Tupolew, gruchot stary, no jakżeż to? Możemy przed całym światem pokazać, że ruska przodująca technika to są buble po prostu rozlatujące się w powietrzu i że rosyjskie przodujące państwo to jest jeden wielki bardak i gizdiaństwo. No, jeżeli mamy taką alternatywę, albo ten burdel całemu światu ujawnić i przyznać się, że nasza technika jest do bani, albo sprawić, żeby cały świat podejrzewał, widział, dać tak w absurdalny sposób bezczelnie kłamliwe wyjaśnienie, żeby wszyscy w nie wątpili i zasugerować różnymi metodami, że po prostu jak się wdepnie Rosji na palec, to zabije każdego choćby prezydenta państwa, który do NATO należy. Co mógł Putin wybrać z tej alternatywy? Jakim cudem mógł być Donald Tusk takim kretynem, że nie rozumiał, że jeśli oddaje mu śledztwo wszystko, to będzie to i będą drobne prowokacje, ponieważ na pewno wiedział doskonale ktoś w kręgu Putina, czy on sam, nie wiem, kto podejmował decyzję, że Polacy w końcu te trumny otworzą, bo PiS dojdzie do władzy. I wtedy tam znajdą pety, gluty, dwie czaszki w jednej trumnie, trzy nogi, sprofanowane te wszystkie zwłoki, celowo, żeby jeszcze bardziej nas... No i ten drugi błąd Tuska w ocenie Putina, no już zupełnie dowodzący jego gówniarstwa i trapkarstwa, to głębokie przekonanie, że Putinowi będzie zależeć również na tym, żeby Tusk dalej rządził Polską, więc żeby tak sprawę smoleńską rozwiązać, żeby ona Tuskowi nie zaszkodziła. A po jasną cholerę, kto nie rozumiał, że dla Putina właśnie najlepszym wariantem jest, żeby teraz PiS do władzy wrócił jak najszybciej, żeby PiSowi dać tlen, żeby PiSowi dać amunicję, żeby wypuszczać tam z jednej strony prowokacje, z drugiej strony bezczelnie nas drażnić tym wrakiem, prawda, tymi wszystkimi. Oj, ruskie są świetne w takim rozgrywaniu, podjudzaniu, podpuszczaniu, żeby jeszcze gdzieś tam wrzucić jakieś ekspertyzy, że trotyl jest czy coś takiego. Ja nie wiem, czy ja taki genialny jestem. Ja już w myślach nowoczesnego NDK pisałem. Oczywiście, że jak najbardziej, jeszcze jak rządził Tusk pisałem to, że jak najbardziej
teraz w interesie wszystkich wrogów Polski, a Putina zwłaszcza, jest, żeby Tusk władzę stracił. Bo jeśli władzę straci, to z góry wiadomo, co będzie. To samo, co przed 2007 rokiem. Cała, z przeproszeniem, elita odmówi współpracy z rządem, rozpocznie rokosz i redentę, będzie sabotowała wszystko, będzie atakowała histerycznie władzę, tylko jeszcze bardziej niż przed 2007 rokiem. Co? Nie miałem racji? Przecież to było oczywiste. Ale Tusk miał jeszcze jeden priorytet, bo przecież ten człowiek głęboko gdzieś miał zawsze Polskę i polskie sprawy, bo nastawiony był na zrobienie wielkiej kariery, jak największej w strukturach międzynarodowych. No, Polska była za mała dla jego ambicji. A przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który się naraził Putinowi na okoliczność pomarańczowej rewolucji, pokazywał, że ktoś, kto się ruskim narazi, kariery międzynarodowej nie zrobi. To niby Władimir Putin nie ma wpływu na to, kto będzie sekretarzem generalnym ONZ-u, szefem NATO, czy szefem Komisji Europejskiej, czy kimkolwiek, ale Kwaśniewski, tak obiecujący, po tym jak wypowiedział jednoznacznie wojnę Rosji, pojawiając się i popierając pomarańczową rewolucję, nie został nawet szatniarzem w Brukseli. I Tusk doskonale to rozumiał, że ma ruki pa szwam, ma być potulny wobec Putina, ma się zajmować tylko tu w kraju swoimi słupkami i nie podskakiwać Putinowi. Bo jak się Putinowi narazi, a musiałby się narazić, gdyby skorzystał z prawnej możliwości, przyjął ofertę Miedwiediewa, zażądał wspólnej komisji uczciwego śledztwa, zbadania tego wraku, to upokorzenie na Polsce będzie leżeć jeszcze bardzo, bardzo długo. Gdyby ambasadorowi szanującego się kraju przejechał samochód w Smoleńsku psa, to ta sprawa byłaby zbadana dużo, dużo lepiej niż śmierć dwóch polskich prezydentów i 94 innych wybitnych, w większości pełniących bardzo wysokie funkcje, obywateli. Gdy rozwalił się IU-86 jeszcze za głębokiego PRL-u i natychmiast oczywiście, tak jak po każdej katastrofie, to zawsze jest, czy to jest Promheveliusz, czy inne, zawsze najwygodniej jest zawsze zwalić winę na zmarłych, powiedzieć wina pilotów, wina kapitana, oj tam, zostawmy to, sprawa jest najboleściwiej prosta, jak to jak nasza podróbka Polaka katolika mówiła, i zostawmy to w świętym spokoju. Więc IU-86, przypomnę, tak, spadł w Lesie Kabackim pod Warszawą, natychmiast specjaliści radzieccy uznali, że wina pilotów, i wtedy za Jaruzela w komunistycznych władzach jakiś Czyrek, którego już dzisiaj nikt nie pamięta, kto to był, pojechał do Moskwy i miał tyle jaj, żeby powiedzieć: nie, musimy zrobić śledztwo, mimo że był z ministrzyną w marionetkowym rządzie kraju uzależnionego od Moskwy. Ale potrafił się postawić, oczywiście jego mocodawcy się potrafili postawić: nie, musimy zrobić śledztwo, bo Polacy tego nie wytrzymają. Co prawda chyba argumentem, że bunt w Polsce jakiś nastąpi, czego się Ruscy trochę bali. Zrobiono śledztwo, okazało się, że nie polscy piloci, tylko ruski IU nawalił, bo był źle skonstruowany, źle serwisowany i tyle. A w 2010 roku premier niepodległej Polski, należącej do Unii Europejskiej, do NATO, pojechał, pocałował Putina w dłoń i powiedział: bierz wszystko, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Możecie to zaorać, możecie ich wszystkich po uznawaniu, po trzy nogi do jednej trumny powrzucać, aby tylko z wierzchu to pola kierować, aby tylko to jak najszybciej skończyć. O tym trzeba mówić, o tym trzeba pamiętać. I o tym trzeba pamiętać, że PiS rządzi już od lat 6. I co zrobił dla wyjaśnienia tego wszystkiego? Nic. Nic. I to jest milczenie, to jest cisza, która krzyczy, mówiąc tekstem Jana Oborniaka ze serialu Barei. Ponieważ mając prokuraturę, mając wszystkie narzędzia w ręku, mógł PiS udowodnić, jaki to był burdel, jaka była odpowiedzialność Tuska za przebieg wydarzeń po tragedii, jaka była odpowiedzialność Bogdana Klicha jako ministra obrony narodowej za stan polskiego lotnictwa i szczególnie pułku lotniczego, który woził VIP-ów, jaka była odpowiedzialność Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych. PiS to wszystko zaorał, tak samo jak Tusk zaorał śledztwo, ponieważ z kolei to śledztwo najwyraźniej PiS-owi nie na rękę. No dlaczego?
Prawdopodobnie dlatego to jest jedyne dla mnie logiczne wyjaśnienie, że gdyby zacząć sprawdzać, to okazałoby się, że burdel platformerski, nazwijmy to tak, burdelem platformerskim, ale przecież tam jest także odpowiedzialność kancelarii prezydenta. A prezydenta pochowano na Wawelu i cień na niego paść nie mógł. To, że go pochowano na Wawelu, wzbudziło oczywiście wściekłość obozu przerażonego, że może stracić władzę, więc też dopuszczono się jednej z najpodlejszych historii w tej całej sprawie, czyli przygotowaną już przez pełowców manifestację przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, która miała być manifestacją w Krakowie przeciwko nadawaniu mu obywatelstwa krakowskiego, mimo jego śmierci przeprowadzono tylko przeciwko jego pogrzebowi, z tymi samymi ośmieszającymi, wyszydzającymi, poniżającymi transparentami pod jeszcze jakimś arcyobrzydliwym hasłem, że nie będą nam tu krakowiakom na Wawelu jakiegoś warszawiaka kładli. Mówiąc nawiasem, inicjatorem tego pochówku na Wawelu, który obóz Tuskowy odebrał jako prowokację i poczuł się wtedy już totalnie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności i przyzwoitości, pomysłodawcą tego był Paweł Kowal, dzisiaj w Platformie Obywatelskiej. No tak to jest na wojnie, że niektórzy czasami strony zmieniają, ale o ile mi wiadomo, to koledzy z PO nie mają chyba do niego pretensji. Przenieśli je gdzie indziej, bo w sumie nie jest to ważne. Ważne, żeby ta nienawiść się kręciła i nakręcała. W sumie żadnej ze stron się swojego celu nie udało zrealizować. PiS, usiłując odwrócić naszą uwagę od politycznych przyczyn i skutków tej tragedii, zabrnął w jakieś dociekania na temat krzywej śrubki, która ma dowodzić, że ten ładunek był termobaryczny i był tu czy tam, a nie dał innych skutków niż wskazane w raporcie, bo coś tam, powiem szczerze, że nawet nie oglądałem tego filmu, który przygotował Antoni Macierewicz na rocznicę. Jestem głęboko przekonany, że będą to jakieś komputerowe wizualizacje z góry założonych tez bez kolejny raz ich udowodnienia. Zresztą krótka piłka. Jeżeli ten raport jest raportem sensownym, rzetelnym, to co z nim zrobi rząd? Co z nim zrobi Sejm? Jeżeli ten raport trafi pod obrady Sejmu, rządu i zostanie przedstawiony na arenie międzynarodowej jako polskie stanowisko w tej sprawie, tak jak Holendrzy postępowali w wypadku zestrzelenia ich samolotu pasażerskiego nad Ukrainą, to ja uwierzę, że tam coś jest. Jeżeli ten raport jest cały czas, jest, ale go nie ma, to dajmy sobie spokój. Tym bardziej, że na test zdrowego rozsądku, ja powiedziałem, uważam tę hipotezę za krańcowo nieprawdopodobną. No tak, wspomnijmy o tym na koniec. Powiedzmy, że Putin chciałby zabić polskiego prezydenta. Jak mówię, osiągnął korzyści z tego, ale czy przed tragedią mógł liczyć na to, że te korzyści osiągnie? Chyba nie, ponieważ mógł je osiągnąć tylko dzięki skrajnej nieodpowiedzialności i pętactwu Donalda Tuska, chyba żeby założyć, że Tusk od początku był jego agentem poinstruowany w tej sprawie. Ale to jest wątpliwe. Ale nawet jeśli założyć, że Putin chciał zamordować polskiego prezydenta w tak spektakularny sposób, czy zrobiłby to akurat w Smoleńsku? Wydaje mi się, że wszędzie indziej, ale nie u siebie. A zwłaszcza nie na nieistniejącym, nieczynnym lotnisku w Smoleńsku, bo o czym może nie każdy wie, lotnisko w Smoleńsku nieczynne było czynne, to znaczy jest to lotnisko, nie wiem czy jeszcze, ale wtedy było często używane przez Wiktora Buta i innych międzynarodowych handlarzy broni. Takich, za którymi chodziły służby specjalne zachodniego świata, w związku z czym jest więcej niż prawdopodobne, że to lotnisko w Smoleńsku było pod stałą obserwacją satelitów amerykańskich, brytyjskich, być może także jakichś innych. I każdy ruch, każdy samolot, który tam lądował i startował, był odnotowywany właśnie dlatego, że ono do takich celów służyło. W takim miejscu dokonać zamachu. Zamachu, w którym dodajmy, Antoni Macierewicz, jak z nim kiedyś rozmawiałem i wyraziłem wątpliwość, że przecież czynnikiem tej katastrofy, bez której by ona nie nastąpiła, była mgła, odpowiedział, że tam żadnej mgły nie było. To jest już takie charakterystyczne dla Macierewicza, nie ma co rozmawiać, ponieważ on po prostu dobiera fakty natychmiast takie, jakie mu pasuje. W każdym razie twierdził wtedy, nie wiem czy w raporcie też twierdzi, że żadnej mgły nie było. Ja pamiętam, że mgła jest. Oczywiście mgłę, ona się nawet stała symbolem tej tragedii, no ale oczywiście mgłę można sztucznie wytworzyć.
też kretyni z polskich mediów, którzy się rechotali, ha, 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 sztuczną mgłę Putin rozpylił, nie byli widoczni nigdy w wojsku, bo ja byłem. I wiem, ta maszynka jest taka na podwoziu samochodu półciężarowego, naciskasz wajchę, masz mgłę jak jasna cholera. To nie jest żaden problem. Tylko żeby taką mgłę wytworzyć, to nie sposób tego zrobić w sposób, który sprawi, że to będzie wyglądało jak mgła naturalna. To znaczy z satelity byłoby natychmiast widać, że jest przed przylotem polskiego samolotu wytwarzana mgła. Zasłona dymna to się w wojsku nazywa, ale tak naprawdę jest to sztuczne zamglenie. Nikt tej technologii nie wymyślał po to, żeby to zamglenie udawało naturalne. To jest technologia wojskowego kamuflażu. W związku z tym, tak, można by to było zrobić, ale już byśmy mieli na pewno w ręku niezbite dowody, że mgła została wytworzona w sztuczny sposób. A jak mógł zrobić taki zamach, który wymagał, żeby podczas konserwacji samolotu gdzieś tam w Tule, bo chyba to było, ten Tupolew był konserwowany wcześniej, i żeby tam w czasie remontu wsadzić, utknąć niepostrzeżenie bombę termobaryczną w skrzydle, wiedząc o tym, że ten samolot przyleci 10, bo przecież rok wcześniej nie było to wcale takie pewne, i akurat jak będzie lądował, to akurat będzie mgła i akurat ta mgła się podniesie w momencie, jak on już będzie tuż nad ziemią, i akurat ta bomba wybuchnie tuż nad ziemią. Raymond Chandler, pamiętam, w słownej, skromnej sztuce pisania powieści kryminalnych, analizując kiedyś jakiś taki bardzo, bardzo wydumany kryminał, no, napisał, że przestępca, który potrzebuje teraz zbiegów okoliczności, żeby popełnić zbrodnię, powinien sobie znaleźć jakieś inne zajęcie. Więc jeżeli ktoś uważa, że Rosjanie przeprowadzili zamach, który wymagał tylu pomyślnych zbiegów okoliczności, żeby się udał, to ja powiem, ich służby nie są już w dobrym stanie, co wiele wpadek pokazało z nieudanymi otruciami, ale mimo wszystko to są służby profesjonalne. I raczej co jakiego cyrku by nie robiły. Dużo bardziej prawdopodobne mi się wydaje, że zamach został wymyślony 3 dni po katastrofie, kiedy to analizowali na chłodno rosyjscy analitycy, co dla Rosji będzie najkorzystniejsze. Najkorzystniejsze było, jest to, co ma miejsce. Dlatego jedynym wygranym w tej całej wojnie o pamięć, w tym całym tańcu strasznym, który się wokół tragedii rozegrał, tym jedynym wygranym jest Putin. Tym bardziej, że to będzie trwało. Ludzie Tuska nigdy się nie przyznają do tego, jak podle się i nieuczciwie zachowywali, a ludzie Kaczyńskiego, póki Kaczyński żyje, nigdy nie przyznają, że jego brat nie poległ w Smoleńsku, jak irytuje mnie strasznie ta fraza, tylko po prostu padł ofiarą zwykłego polskiego burdelu i politycznych wojen i nieodpowiedzialności i tego wszystkiego. To będzie trwało, ponieważ cały czas jesteśmy tym społeczeństwem 30 paru milionów opiłków przyciąganych przez 2 bieguny, których każdy chce nas ucywilizować na inny sposób, a jak Felix Koneczny pisał, nie można być ucywilizowanym na 2 sposoby jednocześnie. To jest istota polskiej tragedii. To jest polska rana, której Smoleńsk jest tylko jakimś szczególnie bolesnym punktem, no bo tak Bozia zrządziła. Czy z tego podziału się da wyjść? Tak. Mówię o tym wielokrotnie, ale to jest już temat na inne rozmowy. Jeśli taki podział jest, to trzeba się z nim pogodzić, trzeba się nauczyć z nim żyć. Choćby przyszło żyć z kulą w potylicy. Tak, bo też trzeba z tym żyć czasami. Nawet gdyby się okazało, że wersja Ewy Stankiewicz jest wersją prawdziwą, czyli Putin cynicznie zamordował polskiego prezydenta, zrobił wokół tego wielki spisek, to i z tym trzeba by żyć jakoś tak, jak Żydzi w Izraelu potrafili żyć z Holokaustem przez kilkadziesiąt lat, nie wspominając o nim. Dopiero jak wygrali wojnę z Arabami jedną drugą, to się zrobił temat Holokaustu na świecie zaistniał. Wcześniej to było tabu, nie poruszano go. Nie robiono bohaterów z tych, którzy Holokaust przeżyli, przeciwnie, kazano im się wstydzić za to, że nie walczyli tutaj jak dzielni sabrowie w Izraelu, tylko pokornie się dali powyżynać i stanowią wstyd dla swojego narodu. Ale to zupełnie inna historia, po prostu powiadam. Ten podział jest stałym elementem, musimy się nauczyć z nim żyć i musimy odpiąć politykę od tego podziału. Jeżeli to będzie wyglądało tak jak wczoraj, że przyjeżdża Tusk i zmyśla jakieś nowe historie, które mają podjudzić jego przeciwników, rozwścieczyć, sprowokować i zcementować wokół niego jego elektorat, a z drugiej strony się robi jakiś kolejny filmik z animacjami komputerowymi ciągnącymi to samo. Skończmy z tym. Porozumienie ponad podziałami nie jest możliwe, bo ponad tymi podziałami
dotyczącymi tożsamości już nic więcej nie ma, więc trzeba go szukać gdzieś pod podziałami. A ja o tym mówię w innych filmach. Przepraszam, jeśli nie było zbyt składnie, ale jeszcze pamiętam te wszystkie burze emocjonalne, które 11 lat temu przez nas wszystkich przechodziły. Chociaż starałem się o nich dzisiaj nie mówić, bo to są takie rzeczy, które trzeba schować dla siebie, nie mówić o nich, ale i nie zapominać.